Cześć, dziś kolejny szybki pomysł. Przygotujemy przepyszny i prosty do przygotowania pudding. Do słoika przelewam kawę, dodaję mąkę z nasion słodkiej bazylii, która zagęści nam deser, dodaję słodzik. Teraz kakao, mleczko kokosowe i potrząsamy, tak żeby połączyć i w tym czasie, dosłownie w ciągu kilku minut, mamy gotowy pudding. Bardzo prosty, smaczny. Ja podałam z orzechami włoskimi, wcześniej moczonymi, odsączonymi i z truskawkami. Można oczywiście przygotować także w innej wersji smakowej. Ja przygotowałam także wersję tylko z kakao, czyli do mleczka dodałam mąkę z nasion słodkiej bazylii, nasiona słodkiej bazylii, kakao, powidła śliwkowe bez cukru. Potrząsnęłam kilka razy, tak żeby połączyć. Tutaj w tej wersji trochę miałam za dużo mleczka, więc konsystencja nie była zadowalająca, więc dodałam jeszcze nasiona słodkiej bazylii, które bardzo szybko pęcznieją, także polecam, można zastąpić nasiona chia i po kilku dosłownie minutach mieć pyszny deser. Tu pierwszy chlebek eksperymentalny z wykorzystaniem właśnie mąki z nasion słodkiej bazylii, ale jest on jeszcze na etapie prób, także myślę, że w najbliższym czasie pojawi się ta wersja właściwa. Więcej prostych inspiracji znajdziesz w moich e-bookach. Polecam pakiety, tylko do końca miesiąca można zakupić je taniej, także warto skorzystać, już takiej promocji nie będzie. Pozdrawiam, do następnego razu, pa!